przyszedł w swej ogromnej mocy. Betlejem wstające. Betlejem wstające tam znalazł swe miejsce i tam na świat przyszedł w ogromnej wiedzy. Nikt go nie chciał przyjąć do swojego domu. O, Bóg, tak wielki, a niepotrzebny nikomu. Co czuła Maryja, co w nocy przeżywała, gdy słyszała, nie ma miejsca, gdy domu szukała? Dziś idziesz do kościoła, tam szukasz Chrystusa, ale czy może go przyjąć również twoja dusza? Czy w twoim sercu Bóg znajdzie mieszkanie? Czy potrafisz powiedzieć, przyjdź do mnie, Jezu, Panie? Ciągle targa wiatr. Józefie, jakiś przez ten świat. Bóg dał mi w opiekę Pannę Maryję, ale ona biedactwo już ledwo żyje. Jej suknią ciągle targa wiatr. O mój Boże, jak iść przez ten świat? Patrz, pieniędzy nie ma i na cud czeka.
widziałam. Tak się stroi, odkąd poznała Krzyśka. Te spodnie to kosztowało pewnie ze 200. A buty widziałaś? Toż to były nówki. Słuchaj. Przepraszam, gdzie mógłbym dostać kawałek chleba, dziewczęta na niewiecie? Chleba? Też pytanie, ja jestem na diecie. Człowieku, czy nie widzisz, kogo pytasz o to? Chcesz wiedzieć o mnie, tak odpowiem z ochotą. A o żarciu mi nie mów, bo mnie zaraz mdli. Idź stąd lepiej, gościu, bo niedobrze mi. Tylko wiatr nad nami płacze, tylko wiatr i nikt już więcej. Żeby chociaż ogrzać ręce, tak niewiele nam potrzeba. Żeby chociaż kromkę chleba, choćby okruch, grudkę soli, tak mnie bardzo serce boli. Żeby chociaż wiązkę słamy, żeby chociaż łyżkę strawy. Boże, bądźże nam łaskawy.
Na
nadszedł czas oczekiwany, tak długo przez wieki, przez proroków ogłaszany. Ale tak jak kiedyś i dziś nie ma miejsca dla Ciebie w Betlejem, w ludzkim sercu, w żadnym rozchodzie. I znowu rodzisz się, Jezu, w tej stajni, w ubóstwie i w chłodzie. Narodził się w stajence, nasz Pan i Król. Będzie leczyć ludzkie nędze, będzie leczyć ludzki ból. Mała Asiu, dzisiaj w Betlejem zrodził się Zbawiciel. On jest Mesjasz, Pan Chrystus, świata odkupiciel. Spójrz na gwiazdę, ona świeci wielkim blaskiem sama w sobie. Znajdźcie szopkę, a w niej dziecię owinięte w żłobie. Jestem, kto mnie woła, tyle nieszczęść dookoła. A o mnie ktoś pamięta? Tak, dziecina święta. Nie będziesz już sama na tym ważnym świecie. Ja będę twoją matką, a ty moje dzieci. Panie Jezu, chociaż to noc twych narodzin święta, to o biednych i głodnych dzieciach nie każdy pamięta. Wiele razy pod domem siedziałam skulona, zziębnięte ręce zapałką ogrzewałam. Bardzo silne i twarde jest ludzkie serce. Ale tu i dobrze, tu w tej stajence. Wejdź więc i zostań z nami. Tu miejsca wiele, jak nie ma. Nalicz się i jączyk, maleńkie aniele. Pan Jezus wie, czego ci ciąg trzeba, a kto je nakarmi i pokocha, ten pójdzie do nieba. O, jakże się cieszę! Już nie będę sierotą. Co to? Widzę gwiazdę złotą. Ona mnie wołała, ona mnie olśniła, ona do stajenki tej przyprowadziła. Tu znalazłam życie. Boże, my chcemy żyć jak bracia, jak w rodzinie. Składamy dziś Tobie pokłon, świętej dziecinie. Tyś nam stąpił z świata w lud, aby zbawić ludzki lud. Radnią miłością kochać się będziemy wzajem, a życie w zgodzie będzie naszym rajem. Cieszy nas, że na tym smutnym świecie są serca ludzkie wciąż gorące, że kochacie innych ludzi, mimo że minęło lat już 2000. Widok wasz ogromnie serce naraduje, za przybycie wszystkim serdecznie dziękuję. Nie zrozumiał, nie usłyszał w duszy.
że to sam Chrystus o pomoc nas prosił, a każdy z nas głos Jego w swoim sercu zagłuszył. Panie, byłeś spragniony, a nie dałem Ci pić. W grzechu trwałem, o popularności wciąż myślałem. A Tyś się narodził, aby przynieść pokój światu, by przypomnieć, że miłość musimy okazywać braki. Byłeś głodny, a ja Cię nie nakarmiłam. Odjedak jakieś głupoty mówiłam. Teraz jesteś złożony na siano, ale ja Cię proszę, weź me serce, weź na swe mieszkanie. Słyszałam głos anioła z nieba, że wśród nocnej ciszy Bóg nam się narodzi i do Jego domu iść tam szybko trzeba. I mnie jakiś przedziwny głos tutaj przyprowadził. Patrz, to Józef, dziecię Jezus i Maria Panna, ale to nie dom, to jakaś licha stajenka, dach przecieka, miejsce to niegodne narodzin człowieka. O, najświętsza panienka przed nami grzesznikami. Z hotelu ich pogoniliśmy. W samolubstwie się zamknęliśmy. O, w czasach, bogactwie nam się marzyło. A to takie cuda, o jakich się nie śniło. My, prości ludzie, niegodni Twej łaski. Ale od dziś znowu chcemy żyć w wierze. I chociaż nic nie mamy temu dzieciąteczku, pragniemy pokłonić się szczerze. Najpiękniejszym darem będą Wasze serce. Podejdźcie bliżej. Dziecko się do Was uśmiecha. Jego miłość to sprawiła, a ona Was wyprowadziła. Niechaj iskrę Was zapali, byście innych miłowali. Bóg się rodzi z serc miłości, gdzie brat bratu dłoń podaje. Tam, przy dziwnej tej światłości, wnet się słowo ciałem staje. Gdy się z bratem dzielisz chlebem, Bóg u tobie idzie z nieba. Gdy innych chcesz radości, Bóg nas mieszka, Bóg nas gości. Zgardzonego, gdy okryjesz, wody Bożej łaski pijesz. A gdy gościa witasz w progu, Bóg jest w tobie, a ty w Bogu. Dziwną drogą swej najświętszej woli prowadzi ludzi Bóg, Pan niepojęty. Bóg człowiek miejsca nie znalazł w pałacach wśród bogaczy, lecz narodził się w lichym żłobie. Tu każdy go zobaczy. I wezwał was, abyście utrudzeni poznali szczęścia blask i odeszli stąd, wzmocnieni, niosąc miłość w świat. Thank you.
prawda? Więc takie przypomnienie Boże Narodzeniowe. I chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom, którzy tutaj wystąpili dla Was. Chciałam podziękować zespołowi, który śpiewał, solistom, tym, którzy grali, tym, którzy śpiewali, panu Mariuszowi Kaczmarczykowi za oprawę muzyczną, pani Asi Kowalik za reżyserię, scenografię. Zawdzięczamy klasie czwartej C i to w całości, bo i pani wychowawczyni, i rodzicom, i uczniom, którzy też włożyli, mieli tutaj wkład w przystrojenie tej dzisiejszej uroczystości. Także bardzo dziękuję.